Anna Chomącik-Izborska, dzień dobry, zapraszam na flash. W nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie pracowniczych ogrodów działkowych Szarotka w Lubawce spłonęła altana. Do zdarzenia doszło po godzinie 1:30. Na miejsce akcji skierowane zostały dwa wozy bojowe z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Chełmska Śląskiego. Spaleniu uległo wyposażenie domku letniskowego, stolarka okienna oraz dach. Akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 3 nad ranem. Dzięki szybkiej interwencji strażaków nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia na inne domki oraz drzewa. Przyczyny pożaru nie są znane. W Polsce palmy robi się niemal wszędzie. W naszym rejonie tradycja ta kontynuowana jest od wielu lat. W Krzeszowie i w Chełmsku Śląskim uczniowie oraz koło gospodyń wiejskich nawet przez kilkanaście dni robili palmy sięgające do 6 metrów, które wzięły udział w niedzielnej procesji. 2000 lat temu w Jerozolimie przed samą męką Pan Jezus wjeżdżał na oślątku, a mieszkańcy wiwatowali na jego cześć, rzucali pod nogi osiołka palmę, ścielili płaszcze i suknie i krzyczeli: witaj królu żydowski. I ci sami ludzie za kilka dni zaczęli krzyczeć: ukrzyżuj go. I od tego czasu wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy wziął się zwyczaj w kościele katolickim robienia palm na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. I u nas w Krzeszowie, w Bazylice Krzeszowskiej, przy współpracy Zespołu Szkół i Domu Kultury od 15 lat trwa piękny konkurs robienia palm. I Bogu niech będą dzięki pomysłodawcom. My chcemy ten konkurs jeszcze bardziej ogłaszać wobec wszystkich i w przyszłości chcemy zapraszać nawet inne miejscowości naszej legnickiej diecezji, aby ta tradycja nie poszła w zapomnienie, ale wręcz przeciwnie, żeby była coraz bardziej aktualna. Przy wyplataniu palmy trzeba nie lada umiejętności, aby dobrze ją zaprojektować, tak co do jej środka ciężkości, jak i co do jej grubości. Gałązki wierzbowe z baziami zastępują gałęzie palmy daktylowej. W wielu regionach są one wykonywane z odpowiednio splecionych wiklinowych lub wierzbowych witek. Wierzba bardzo szybko rosnąca nad wodą od starożytności uważana była za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. W krzeszowskiej szkole robienie wielkanocnych palm to już tradycja. Od 15 lat zawsze podczas rekolekcji uczniowie niemal wszystkich klas wykonują swoje palmy. Podczas rekolekcji w tym roku nasi gimnazjaliści przygotowywali palmy. Te palmy to już tradycja naszej szkoły. Bardzo pracochłonne, ale niezwykle efektowne. To jest bardzo pracochłonna, nie? Same takie kwiatki trzeba robić wcześniej, żeby była taka palma, to bardzo wcześniej muszą robić kwiatki, panie. Bazie trzeba przynieść do lasu, takie tuje. To wszystko trzeba się starać wcześniej, żeby mieć, żeby można to robić, nie? Uczniowie zawsze chętnie wykonują swoje prace. Zdobią bibułowymi kwiatami i łańcuchami. Motywujące dla nich są również nagrody za najładniejszą palmę. W tym roku wygrała klasa 2A przepiękną, największą palmą. No i chcę powiedzieć, że zgarnęli główną nagrodę. Jest to DVD. Ale oprócz nagrody głównej dostali moją nagrodę, nagrodę dyrektora szkoły, która jest też tradycją od zeszłego roku. Mam nadzieję, że moi gimnazjaliści, którzy włożyli tyle serca w przygotowanie palm, będą kontynuować w przyszłym roku i w kolejnych latach wykonanie palm. Niedziela palmowa obchodzona jest w całej Polsce bardzo uroczyście. Podczas mszy świętej poświęcone zostają wszystkie palmy, ale również w tym dniu inscenizowany jest triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. W Chełmsku Śląskim w niedzielne popołudnie podczas procesji na osiołku przez rynek przejechał chłopiec, który miał symbolizować Jezusa. 6 kwietnia o godzinie 9 rano odbył się trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu kamiennogórskiego. Wzięły w nim udział urzędy gmin oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. To rutynowe coroczne treningi mające na celu sprawdzenie sprzętu.
W siedzibie Urzędu Miasta w Bolkowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów burmistrza dla uczniów z terenu gminy Bolków. Stało się już tradycją, że młodzi zdolni raz do roku zostają wyróżnieni i nagrodzeni przez burmistrza. W tym roku stypendia sportowe otrzymali Wojciech Mikołajczyk, Tomasz Domicz, Patrycja Szul, Kinga Pisulska, Marcin Marciniak i Jakub Waligura. Stypendia mają zachęcić młodych ludzi do inwestowania w siebie oraz rozwijania swoich pasji. Są swego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych. Nagrody wręczył burmistrz Jarosław Wroński. Wśród obecnych, oprócz laureatów stypendium, znaleźli się również rodzice uzdolnionych. Koło łowieckie Leśnik z terenu powiatu kamiennogórskiego sprowadziło ze Słowacji 140 sztuk zająca szaraka i wypuściło go na wolność w celu ratowania gatunku. Jeszcze w latach 70. w Polsce populacja zająców wynosiła ponad 3 miliony. Już w latach 90. liczba ta spadła do 1 miliona. Obecnie na terenie Polski żyje 500 tysięcy osobników. Rozpylanie szczepionek przeciw wściekliźnie, kłusownictwo czy drogi przecinające siedliska tych zwierząt to główne czynniki, które zagrażają temu gatunkowi. W ramach programu Ożywić Pola koło łowieckie Leśnik wypuściło na wolność 70 par zająców w celu odnowienia populacji na terenie naszego powiatu. Do akcji zaproszono również młodzież ze szkół, by uświadomić, jak ważne jest niedopuszczanie do wyginięcia tego gatunku. Ingerencja człowieka w przyrodę powoduje to, że za lat naście lub 10 okazuje się, że niedobrze jest ingerować. Ale raz, jeżeli się zaingeruje w tą przyrodę, to niestety trzeba to już dalej kontrolować. Program ma na celu zapoznanie młodzieży z problematyką ekologiczną oraz wprowadzanie w tematy związane z łowiectwem. Program ma charakter ogólnopolski. Koszt sprowadzenia zająców ze Słowacji i roczna opieka nad nimi to 88 tysięcy złotych. Akcja, jak to pięknie pan zapytał, 88 tysięcy, z czego 50% po udanej operacji refinansuje nam, czyli dotuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Tutaj jest akurat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Natomiast do tego programu wchodzą jakby pilnowanie terenu, zagospodarowanie pod kątem właśnie zająca, budowa specjalnych paśników dla zajęcy, dokarmianie, jak również tworzenie poletek pod kątem właśnie upraw, które lubi zając. 630 zł, tyle wyniósł koszt zakupu oraz roczne utrzymanie jednego zająca. W porównaniu do 576 zł rocznego zasiłku rodzinnego na jedno dziecko, może niektóre osoby mocno dziwić, ale pamiętajmy, że to my spowodowaliśmy prawie całkowite wymarcie zająca szaraka i od nas tylko zależy, czy pozwolimy mu na dobre zniknąć z naszego krajobrazu. W dzisiejszym wydaniu programu informacyjnego Flash to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na środę. Do widzenia.